No, witam. W dzisiejszym odcinku odniosę się do audycji Keltuza z jego nowej serii pod tytułem Co mi daje raka? W opisie tego filmiku znajduje się właśnie link do tej audycji. Bardzo polecam przesłuchać. Konkretnie odniosę się do dwóch spraw, które w tym prawie godzinnym filmie, czy w godzinnym nagraniu porusza Keltuz. Mianowicie kwestie mirków, czyli typowych polskich małych i średnich przedsiębiorców oraz jego buldupienie na partię libertariańską. Otóż pierwsza kwestia zaczyna się bardzo słusznego stwierdzenia Keltuza, że tak zwane mirki są znacznie bardziej wartościowe dla polskiego społeczeństwa niż tak zwane lewaki, czyli cały aparat urzędniczy, ludzie żyjący na koszt państwa, którzy nie wytwarzają żadnego PKB. No, mirki, czyli te 70% osób zatrudnionych w sektorze prywatnym, tak około, no to z jednej strony są, można powiedzieć, solą tej ziemi, ale z drugiej strony też stanowią pewien problem rozwojowy dla tego kraju, ponieważ z racji warunków, w którym przyszło im działać, są oni przedsiębiorcami na miarę tej naszej Cebulandii. No bo jaki jest właśnie taki typowy polski przedsiębiorca? No, są to kombinatorzy, którzy bardzo często nie podejmują żadnego ryzyka, a na pewno nie takiego długotrwałego. Uczestniczą w zmowach cenowych, podkopują sobie dołki nawzajem. Bardzo często mamy do czynienia czy to z szarą strefą, czy z pozorowaną działalnością, i to na różnych szczeblach, nieważne czy to jest jakiś tam zakład mechaniczny, budowlany, czy startup od magii lasera. Bardzo często przedsiębiorcy też i jakoś oszukują na tych podatkach. No ale z czego to się bierze? To nie bierze się z tego, że jakiś polski przedsiębiorca czy Polak sam z siebie jest jakoś tam gorszy, mniej uczciwy niż powiedzmy brytyjski. Tylko po prostu warunki funkcjonowania w naszym państwie, i to nie tylko przez ostatnie parę lat, ale przez paręset lat, to było państwo opresyjne. Przez bardzo długie okresy czasu było to państwo ewidentnie nie nasze, niesuwerenne. Nawet teraz nie mamy do czynienia z pełną suwerennością. Oczywiście nie jest tak źle, jak twierdzą, co po niektórzy prawicowi publicyści, no ale też jakoś świetnie też nie jest. Cały aparat urzędniczy, można powiedzieć, jest na jakimś takim bizantyjskim modelu oparty, bizantyjsko-pruskim, który został odziedziczony po naszych zaborcach w dużej mierze, przede wszystkim aparacie carskim, czyli w zasadzie urzędnik był przedstawicielem okupanta ujarzmiającego lud tubylczy, a nie tak jak w cywilizowanych krajach zachodu, jako właśnie sługa publiczny, civil servant. Tak to się nazywa w języku angielskim, i kto tam korzystał z usług urzędników w Wielkiej Brytanii, ten wie, jaka jest różnica standardów między naszymi a ich nimi.
urzędami. Trochę lepiej było, z tego co mi wiadomo, w II Rzeczpospolitej, bo wtedy mieliśmy oczywiście taki efemeryczny, ale no, w dużej mierze no, suwerenny kraj. I wtedy naprawdę wielkim szacunkiem się urzędników traktowało, tych urzędników Wolnej Polski. No i właśnie między tymi Mierkami a urzędnikami jest takie love-hate relationship, czyli ciągłe kombinowanie, zabawa w kotkę i myszkę, gdzie urzędnicy chcą jak najbardziej oskubać przedsiębiorcy, przedsiębiorcy chcą jak najbardziej oszukać, przychytrzyć urzędników. No, sam można powiedzieć, byłem świadkiem czegoś takiego, gdy przy kontroli w sprawie tam zwrotu VAT-u u mnie w firmie mieliśmy 3-tygodniową kontrolę, gdzie siedzieli w małej 4-osobowej firmie kontrolerzy z Urzędu Skarbowego i cała zabawa na tym polegała, żeby z nimi jak najwięcej rozmawiać, żeby w tym ustawowo przewidzianym czasie jak najmniej mogli sprawdzić. No niestety to jest pewien absurd, ale to jest pewna rzeczywistość, która no, bardzo odbija się na produktywności tych Mirków, no i na ich etyce. No właśnie ze względu na te blokady, można powiedzieć, strukturalne poprzez właśnie to nieprzyjazne prawo i praktyki wyniesione jeszcze z dawnych lat, które nie zostały wykorzenione nigdy. No, polskie firmy prywatne nie są w stanie się rozwijać, gdyż sytuacja jest na tyle niestabilna, bo prawo się może co rusz zmieniać, jakieś regulacje dawane wstecz, że tworzenie jakichś długoterminowych planów biznesowych w naszym kraju bez dostępu do dużej ilości kapitału, no, której nikt na wejście nie ma i mało kto może dać, poza dotacjami z Unii Europejskiej, które jeszcze bardziej patologizują ten proces, no to nie ma w zasadzie poza takimi państwowymi molechami pokroju Orlenu, KGHM-u, jakichś wielkich polskich korporacji międzynarodowych. No, mi chyba tylko Asseco może przychodzi do głowy. No i właśnie jak mamy taką sytuację, że w zasadzie w naszym państwie ten biznes jest taki skarlały, co wynika właśnie no, z tego wielowiekowego skundlenia naszego narodu, no, które trudno będzie naprawić, no bo do tego trzeba by wymarcia paru pokoleń i wychowanie nowych w miarę normalnych warunkach, a przy dzisiejszych trendach demograficznych nie zapowiada się to najlepiej. No to w takim kontekście partie polityczne są tylko pewną taką właśnie specyficzną formą prowadzenia działalności, której celem jest zdobycie władzy w aparacie administracyjnym państwa. No i te partie polityczne możemy podzielić na partie władzy i na parapolityczne stowarzyszenia, no bo z formalnej strony, no to partia polityczna to jest takie stowarzyszenie, które ma bardzo utrudnione warunki prowadzenia działalności pod względem przede wszystkim formalnym i finansowym, trzeba mieć tam 1000 podpisów, nie można brać zewnętrznych dotacji, tak jak stowarzyszenia czy fundacje. Ograniczone jest też finansowanie prywatne. No więc
w zasadzie w tym świadku partii politycznych mogą przetrwać tylko właśnie partie władzy, które mają swój kapitał, nieważne czy tam z publicznych subwencji, no ale tak jest najczęściej, czy z jakichś prywatnych, ale są do pewnego stopnia samowystarczalne. No, takimi partiami są oczywiście PO, PiS, SLD, PSL, Twój Ruch, czy tam Ruch Palikota, co tam z nich zostało. I w takim mikrostopniu, ze względu na to, że te partie mają pieniądze z Unii Europejskiej na prowadzenie jakiejś takiej drobnej działalności politycznej, Kongres Nowej Prawicy oraz Nowa Partia Korwin. No, wyjątkiem tutaj w tej skali jest chyba tylko Stronnictwo Demokratyczne, które utrzymuje się w zupełnym planktonie, ma bardzo dużo nieruchomości, więc z tego jakoś sobie funkcjonuje i czasem nawet ktoś z SD w wyborach dla beki wystartuje. No i te partie polityczne dzielimy na strukturalne, czyli posiadające strukturę, i funkcjonowanie takich partii nie jest zależne od siły liderów, czy jakiegoś PR-u, czy aparatów medialnych. I tutaj w zasadzie głównie mamy, głównie taką partią w Polsce jest PSL, które ma bardzo mało wyrazistych, albo przynajmniej nie ma takich charyzmatycznych liderów, którzy by się wybijali ponad resztę. Jest to SLD, chociaż jest to partia, która wymiera, ma pewne po prostu pozostałości po PZPR-ze, po tym elektoracie oraz jakieś tam związki zawodowe postkomunistyczne typu OPZZ utrzymują jakoś pewną taką bazę elektoratową, też niezależną od siły liderów. No i w tej chwili tak jakby PO, przez to, że tyle narobiła urzędników sobie, jednak ze względu, że są to urzędnicy posadkowicze, no to jeśli tylko przyjdzie zmiana władzy, na przykład przejmie władzę PiS, to ta armia urzędników platformianych może zostać zastąpiona przez armię urzędników pisowskich. Znowu w mikroskali też taką partią w tej chwili teraz jest KNP, które nie ma żadnych wyrazistych liderów, a ma jakieś środki na funkcjonowanie kilkunastu opłacanych asystentów w skali kraju i no, jakieś mgliste perspektywy rozwoju tych struktur. Co jest to akurat symptomatyczne dla tych partii? Najczęściej politycy tych partii w dużej mierze nie mają, może nie mają ogromnej charyzmy, ale są nawet stosunkowo merytoryczni, bo nie muszą się wybijać jakoś, promować swoje osoby. No, zdecydowanie więcej partii jest i było w ostatnich, no przynajmniej kilkunastu latach, partii wodzowskich, opartych na charyzmie i osobowości lidera. No, taką partią na pewno było PO za Tuska, kiedy nieważne co się działo, Tusk był w stanie wybrnąć z każdej opresji bez problemu. PiS z Jarosławem Kaczyńskim i swoim żelaznym elektoratem, tak zwanych moherów, oraz no oczywiście jest to partia Korwin, jak sama nazwa wskazuje, czy ruch Palikota, czyli partie w zasadzie oparte na nazwisku jednego lidera bez praktycznie
żadnych wybijających się jednostek ponad to. No, w partii Korwin jest jeszcze, znaczy w ruchu Palikota jeszcze było tam parę, powiedzmy, w miarę sensownych osób, no, które w dużej mierze się odłączyły od tej partii, no i teraz ta partia już nie istnieje. No, z kolei w partii Korwin jest w zasadzie Korwin i Wippler i poza tym no, jakaś armia kuców bez większego przygotowania merytorycznego no, czy też osobowości. No, to, że takie partie to są właśnie efemerydy, pokazuje przykład tego, jak skończyły partie pokroju Samoobrony Andrzeja Lepera, LPR-u, Romana Giertycha, czy jeszcze bardziej efemeryczne partie jak Polska Razem Jarosława Gowina, czy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Już ewenementem pośród tych partii charyzmatycznych był PJN, Polska jest najważniejsza, czyli partia, która w zasadzie bazowała swój taki image na tym, że oni są kontynuatorami myśli zmarłego lidera, czyli Lecha Kaczyńskiego. Co oczywiście koniec końców okazało się, że jednak żywy Jarosław Kaczyński, jaki by tam nie był, jest lepszym kontynuatorem myśli swojego brata niż tam pani Kluzik-Rostkowska, pan Kowal i Migalski. I w zasadzie trzeba sobie powiedzieć jasno, że poza Polskim Stronnictwem Ludowym żadna partia nie ma ugruntowanej długofalowej polityki. Funkcjonują od wyborów do wyborów. I tak jak mówiliśmy o tych Mirkach, no to to są takie partie efemerydy najczęściej. To są partie, gdzie nie ma długoterminowej strategii. Ewentualnie na zasadzie jakoś to będzie, czy po prostu byle jak. Najlepszy działacz to jest bierny, mierny, ale wierny. Próby odniesienia sukcesu bazują na jakimś prostym pomyśle, wypromowaniu lidera oraz jakiejś strategii PR-owej. I tutaj trzeba wspomnieć, bo tam Keltus mówił sporo o właśnie ideologii libertariańskiej, o tym, jak jest źle przedstawiane i tak dalej. No to trzeba powiedzieć sobie sprawę jasno, że żadna partia polityczna w Polsce nie ma programu w takim sensie, że konsekwentnie realizowanego, no bo jeśli mamy do czynienia z partią, która na sztandarach nosi wolność, własność, sprawiedliwość, a kradnie dostęp do serwerów, fanpage, kont bankowych, jeszcze sprzęt z biur, nie licząc innych nawet bardziej podejrzanych praktyk, no to jaka tu jest konsekwencja w realizowaniu tych postulatów nawet na terenie działalności własnej partii. Więc skupmy się po prostu na tej formalno-organizacyjnej stronie. No i właśnie ci liderzy. To no właśnie ci liderzy to najczęściej to są takie właśnie Mirki, czyli takie cwaniaki, bądź hochsztaplerzy. Często właśnie bez jaj, pomysłu i etyki. No, powiedzieć, oczywiście jaskrawym przypadkiem tego jest właśnie przedsiębiorca Janusz Palikot z małego miasteczka, który się wrzenił w sporą fortunę, później ją jakoś pomnożył. No, jest kwestia tam odprowadzania pieniędzy do rajów podatkowych, oszukiwanie ZUS-u i tak dalej. No to jakoś oszukiwanie na poziomie tych oświadczeń majątkowych. No, różne były takie sytuacje. No to
i po prostu przyzwyczajenie właśnie takiego badylarza przełomu lat, nie wiem, 80-tych, 90-tych. No i tutaj taka mała dygresja, że w takich warunkach, gdzie w zasadzie nie ma ugruntowanych partii politycznych poza PSL-em, czy nie ma jakichś sensownych liderów, no to pomysł z jednomandatowymi okręgami wyborczymi jest zupełnie przestrzelony, bo nie ma polityków z prawdziwego zdarzenia, na których w ogóle można by głosować. No i przechodząc do partii libertariańskiej, bo to w sumie do tego wszystko prowadzi, no to podobnie jak partia Korwin, czy wcześniej Ruch Palikota, no to starają się właśnie iść taką drogą trochę właśnie budowania swojego wizerunku, chyba na przestrzelonym pomyśle pana Deski, mam tam kilku prostych hasłach, no, że jesteśmy partią wolnościową, ale bez Korwina, tylko że z jeszcze trudniejszą nazwą do zrozumienia dla właśnie przeciętnego Mirka, czy wąsatego Janusza, czy Sepka, niż nawet Kongres Nowej Prawicy. No i dodatkowo trzeba powiedzieć, że jako właśnie para polityczna organizacja nie mają ani kasy, pomysłu, no, lidera, ani kadr. W zasadzie ich główne sukcesy, no, poza tam chwalebnymi wyjątkami właśnie tam Marcina Chmielowskiego, czy tam członków Instytutu Mistrzesa, no to jest śmieszkowanie na takich forach facebookowych, jak nieprzyjaciele niewoli, czy jak będzie w AKP-ie, no to jest trochę za mało, żeby wyjść do szerszej publiki, czy w ogóle, żeby nazywać się partią polityczną. Tylko Keltus, spokojnie, partia libertariańska jest tylko partią z nazwy i to jest chyba taki ichni trolling. No, podsumowując, w zasadzie partia polityczna powinna być jak nowoczesne przedsiębiorstwo z biznesplanem, z jakąś sensowną analizą rynku, w tym przypadku elektoratu, i nie wymierzono krótkoterminowo, ale na długotrwałe pozyskanie klienta, czyli wyborcy, a nie takie jednorazowe oszukaństwo po to, żeby wejść do Sejmu i przez 4 lata się nachapać. No ale póki co, no to to są takie kółka wzajemnej adoracji, klepania się po plecach zakompleksionych buldupiarzy, no i czy jakichś mitomanów. I to niestety to jest na poziomie zarówno tych właśnie parapartii, tych partii strukturalnych, jak i tych partii wodzowskich, z tym, że w partiach wodzowskich sytuacja jest tyle jeszcze bardziej patologiczna, że tam w zasadzie bycie trochę bardziej samodzielnym w myśleniu niż lider prowadzi do nie umożliwia żadnej kariery. Potrzebne są w takich partiach przyciski, pochlebcy i nie jakieś umiejętności merytoryczne są ważne, ale wchodzenie w tyłek liderom. No i już na sam koniec trzeba powiedzieć, że w kontekście tych rozważań nie dziwi wcale wysoki wynik PSL-u i to, że to jest, można powiedzieć, jedna z niewielu partii, jeśli nie jedyna partia z jakąś jasną przyszłością w tym kraju. Czyli te wąsate Janusze z polskiej wsi są nawet lepsze, bardziej skuteczne od tych Mirków, bo mają jaja, chłopski rozum, twardo stąpają po ziemi, szacunek do ziemi, do tradycji.
No, i w zasadzie można powiedzieć, że póki mamy tych wąsatych Januszy, to może jest jakaś nadzieja dla naszego kraju. No to tyle na dziś, już długo było. No to ciao i pozdro Keltus.